Już od niedzieli trasę Kraków-Tarnów obsługiwać będzie 30 pociągów spółki Koleje Małopolskie. To jednocześnie uruchomienie trzeciej linii szybkiej kolei aglomeracyjnej. W ramach nowego rozkładu jazdy w godzinach porannego i popołudniowego szczytu pociągi będą kursować co pół godziny. Przez resztę dnia co godzinę. 2 lata temu uruchomiliśmy pierwszą linię z Balic do Krakowa i do Wieliczki. Rok temu drugą linię, szybką kolejnię aglomeracyjną Sędziszowa poprzez Miechów, Słomniki do Krakowa, a dzisiaj uruchamiamy trzecią nitkę Kraków-Tarnów z przedłużeniem do Nowego Sącza. To jest epokowe wydarzenie. 160 lat temu po raz pierwszy kolej przyjechała do Tarnowa i po tych wielu latach dzisiaj jesteśmy świadkami rewolucyjnej zmiany. Zakup pociągów i przyjazd tych dwóch nowoczesnych pojazdów to jest tylko symbol wielkiego projektu, który został przez Małopolskę zrealizowany. Największy projekt województwa małopolskiego staje się realnością. Otwarte do tej pory linie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Pasażerowie cenią sobie komfort jazdy, czy choćby takie udogodnienia jak sprawnie działający bezprzewodowy internet. Plus 19 pociągów, będzie więcej jeździło codziennie niż to było do tej pory i zupełnie nowym taborem. Wspaniałym, wygodnym, komfortowym, na miarę XXI wieku, wagony klimatyzowane, Wi-Fi, pełna obsługa, pełen komfort. I szybkość. Maksymalna szybkość 160 km na godzinę. Dla nas najważniejszy jest pasażer. Właśnie pod to, dlatego 3 lata temu podjęliśmy decyzję o powołaniu naszej spółki samorządu województwa małopolskiego, Koleje Małopolskie, po to, aby właśnie te nasze zamierzenia związane z wykorzystaniem taboru kolejowego w komunikacji publicznej zrealizować na bazie naszych oczekiwań i naszych marzeń. Coraz częściej mówi się także o tym, że w przyszłości pasażerowie będą mogli jeździć do Kalwarii Zebrzydowskiej czy Oświęcimia. Przypomnijmy, że na zakup nowoczesnego taboru zarząd województwa przeznaczył w tym roku ponad 300 milionów złotych.